W sumie wiele nie gorzej, budżet obywatelski przeprowadzony zostanie po raz trzeci, lecz mieszkańcy po raz drugi będą mogli głosować na poszczególne projekty. W tym roku jednak w przeciwieństwie do ubiegłych lat nastąpiła jedna ważna zmiana. Zadania podzielono na dwie kategorie, priorytetową oraz dodatkową. Na zadania priorytetowe przeznaczone jest 1 000 000 zł, z czego jeden jednostkowy projekt nie może być większy niż na kwotę 500 000 zł, czyli teoretycznie, jeżeli byłyby dwa wnioski po 500 000, to byłyby dwa takie duże wnioski realizowane. I zadania dodatkowe, jest to kwota 500 000 i to są takie już mniejsze projekty na kwotę do 50 000 zł. Harmonogram jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego przewiduje nabór wniosków do 22 października. Między 22 a 26 natomiast urzędnicy będą czekać na ewentualne uzupełnienie wniosków. Do 3 listopada wnioski te będą weryfikowane, a do 6 listopada zwycięskie projekty będą poddane do publicznej wiadomości. Głosowanie na zakwalifikowane projekty odbywać się będzie między 23 a 30 listopada. O tym, kto wygrał, przekonamy się na początku grudnia. Te wnioski są składane od 22 września, czyli już można je składać, aż do 22 października. Potem będą one sprawdzane pod takim względem, czy one się mieszczą w takich zadaniach miasta Jeleniej Góry, bo muszą być to projekty, które są możliwe do realizacji przez miasto i zgodnie z przepisami prawa mogą być przez nas realizowane. I również jest to ważne pod sprawdzeniem, czy teren, na którym będzie realizowany projekt, należy do miasta, czy jest to teren prywatny. Wnioski można pobierać w wersji papierowej bezpośrednio w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych oraz za pośrednictwem strony internetowej miasta Jelenia Góra. To właśnie tam w specjalnej zakładce znajdują się wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego.